Dzień dobry, nazywam się Karol Paciorek, puszczam sobie stoper, postaram się mówić jakieś 20 minut, chyba że się nie uda. Nazywam się Karol Paciorek i jestem youtuberem od ładnych paru lat, w sumie od 2010 roku. Żeby mi było troszkę łatwiej na samym początku, ponieważ widzę dosyć dużą rozpiętość wieku na sali, co mnie bardzo cieszy, to pozwolę sobie nieskromnie zapytać, ilu z was mnie kojarzy? Serio? That's nice. Dobrze, ale dla tych, którzy mnie nie kojarzą i jest mi również bardzo miło, że jesteście tutaj. Mam nadzieję, że między innymi dla tej prezentacji. To szybko powiem, kim jestem. Otóż od 2010 roku, tak jak mówiłem, siedzę na YouTubie i robię programy różne. Zaczynałem od takiego programu o fotografii, podcast 35 mm, który robiłem przez rok. Potem z moim kolegą zacząłem robić taki codzienny program lekkostronniczy, który... Tak prowadziliśmy sobie, nie zauważyliśmy, aż minęło 1000 odcinków i skończyliśmy go niedawno, bo z końcem 2014, a od 2015 zacząłem robić program na YouTubie sam. I co jest zabawne z YouTubem dla tych z was, którzy nie za bardzo go być może ogarniają, to, że okazało się w pewnym momencie, właściwie bardzo szybko, że to jest moja praca. I bardzo się też cieszę, że jestem na studiach, bo ostatnio to na studiach byłem, kiedy jeszcze na nie chodziłem i tuż przed tym, jak je rzuciłem właśnie dla YouTube'a. Więc YouTube sam w sobie od tego 2010-2011 roku stał się moją pracą, a przez to właśnie musiałem jakoś samemu nauczyć się, jakkolwiek wydumanie to brzmi, kreować swój wizerunek, prezentować się jakoś w sieci, prezentować się w internecie. Cholernie nieudolnie to wychodzi, kiedy robi się to samemu i uczy się na własnych błędach, co wam zaraz postaram się pokazać, żebyście mogli takich błędów uniknąć. I jeżeli ktoś z was, i to też zaraz zadam o to pytanie, jeżeli ktoś z was będzie chciał coś robić właśnie medialnego w sieci, i to jest to pytanie, czy ktoś z was chce w jakikolwiek sposób teraz albo w przyszłości, bliższej albo bardziej odległej, jakoś tworzyć swój wizerunek w sieci, występować, prezentować jakieś rzeczy. Spokojnie, jesteście bezpieczni tutaj. To się nie nagrywa. Dobrze, to parę osób jest. Ile z was ma za sobą jakieś wystąpienia, które są uwiecznione w internecie? Takie bardziej formalne niż po prostu filmiki z najebki pijackiej. Nakręcone przez kumpla i wrzucone. Okej, kilka osób. Dobrze. Rozumiem, że te kilka osób jest bardzo zadowolonych z tych wystąpień, które są w internecie. Dobra, jedźmy. Szybko powiem, jak wygląda mój obraz, stan mojego obrazu medialnego i internetowego na dzisiaj, właściwie na wczoraj wieczór, kiedy robiłem tą prezentację. Na YouTubie jest 230 ponad tysięcy subskrybentów, czyli ludzi, którzy stale zgadzają się na to, żeby dostawać powiadomienie o nowych odcinkach programu. Na Twitterze niemal 100 tysięcy ludzi, ale Twitter to jest trochę takie przekłamane medium, bo jak powiem, że 60% z tego na większości kont to są boty i nieaktywne konta, to będzie dosyć bliskie prawdy. Na Facebooku 82 tysiące likersów, na Instagramie 30 parę i nawet Snapchat. Ale wy jesteście chyba za starzy, żeby używać Snapchata, jak tak patrzę na was. Nawet Snapchat to w ogóle fantastyczne narzędzie. Więc wydaje mi się, że taki zbiór ludzi sprawia, że kiedy odpalam sobie Google i wklepuję swoje imię, co chyba każdy raz przynajmniej zrobił, okazuje się, że wyskakuje tam głównie jakaś aktywność, czy przeszła, czy w miarę nowa z tego, co robiłem. I tu zaczyna się klops właśnie, bo o ile mój program obecnie wygląda mniej więcej tak, i do takiego wizerunku wyglądu, sposobu wypowiedzi dążę, czyli w miarę po prostu wyglądającego faceta około 30-letniego, o tyle ten wizerunek tak się nie prezentował od samego początku. Postanowiłem sobie przegrzebać gdzieś foldery ze starymi fotografiami z okresu mniej więcej 2010-2011. Znalazłem coś takiego. I mniej więcej tak wyglądało moje życie wtedy. Wkładałem sobie myszkę za okulary, odpalałem kamerkę, robiłem YouTube'a, mówiłem,
ktoś to będzie oglądał, to ktoś będzie oglądał. Nie, to nie. Trochę tak to wyglądało na początku, bo kiedy zaczęliśmy robić Lekkostronniczego, to właśnie tak sobie powiedzieliśmy. Zrobimy program, ktoś będzie oglądał, okej, nikt nie będzie oglądał, w porządku. Wydaje mi się, że to jest taki podstawowy, nie wiem, czy błąd, czy takie niedopatrzenie ludzi, którzy zaczynają tworzyć coś w sieci, że zakładają, że pewnie i tak niewiele osób to zobaczy, bo to jest mój pierwszy odcinek, czy pierwszy wpis na blogu, czy pierwsze foto na Instagramie, więc nie ma co się przejmować z kreowaniem tego wizerunku, nie ma co się przejmować z tym, jak to będzie wyglądało i czy to gdzieś będzie wisiało w sieci po wsze czasy. Otóż to ma znaczenie. Ja wiem, że to jest może trochę kliszowate, ale warto sobie przypomnieć, że to jednak ma bardzo duże znaczenie i ta pierwsza aktywność sieci, czy każda kolejna po prostu tam zostaje. Jak już mówiłem z tym moim kreowaniem wizerunku, chciałem wyjść z tego punktu, czyli poprzeczka dość zawieszona nisko, chciałem dojść do tego. Chciałem dojść do tego. Ale wiecie, o co mi chodzi. W sensie... Bardzo lubię Radka Kotarskiego, którego pewnie wszyscy tutaj kojarzą. To jest niesamowity człowiek, jeżeli idzie o kreowanie swojego wizerunku w sieci właśnie, bo on zaczął robić po prostu 2-3 lata temu program o nazwie Polimaty, gdzie przybliża popularno-naukowe tematy szerokiej publiczności YouTube'owej, gromadząc poklask oraz uwielbienie wśród młodzieży, czy tam nawet starszych osób na YouTubie. Wykreował swój wizerunek eksperta. Z niczego. To jest najfajniejsze, że on zrobił wizerunek siebie jako eksperta z niczego, nie będąc historykiem, nie będąc psychologiem, nie zajmując się profesjonalnie medycyną, ba, nawet studiów nie skończył tak samo jak ja. I to trochę przedwczesna, niczym wytrysk, jest puenta mojego wywodu. Mianowicie stworzenie wizerunku w internecie i wizerunek w internecie będzie tak dobry, jak sobie sami go wymyślicie i będziecie się go trzymać. Tak naprawdę. To jest tylko i wyłącznie tak proste. Nic więcej się za tym nie kryje. Jeżeli ktoś sobie wymyśli, że chce być twórcą popularno-naukowym i będzie się trzymał tego wizerunku konsekwentnie w każdym medium, tak jak wcześniej mówiłem, Facebook, Instagram, Twitter, czy nawet dobierze to medium do danego wizerunku, które sobie wybiera, to prawdopodobnie się uda. Ale jeżeli będzie niekonsekwentny, to w Google Images będzie pod jego nazwiskiem można znaleźć jego zdjęcia z różnych konferencji, jakieś przykładowe graficzki, które gdzieś tam się nawijają w tagach i różne inne rzeczy, które niekoniecznie pasują do tego, co byśmy chcieli robić, ewentualnie za co chcielibyśmy dostawać pieniądze, a bardzo często tak to wygląda. U mnie jest, jak już się przyglądacie tej mozaice intensywnie, u mnie jest miszmasz różnych rzeczy. To jest oczywiście po wpisaniu Karol Paciarek po prostu w Google Images. Są części odcinków różnych, ale są też fotografie, bo czasem robię zdjęcia, więc nawijają się jakieś mogące się wydawać na przypadkowe dziewczyny powiązane z moim imieniem i nazwiskiem, jakieś różne rzeczy. No i właśnie, to jest kluczowa rzecz, moim zdaniem, w tym wywodzie o wizerunku w sieci. Dokładnie to, co robi ten gość. Jeżeli ktoś zakłada, że będzie śmieszkiem, to prawdopodobnie może robić cokolwiek ze swoim wizerunkiem w sieci, ale jeżeli, patrząc na was, wydaje mi się, że chcecie kreować w sieci wizerunek siebie jako prawdopodobnie eksperta w danej dziedzinie, bo jesteście studentami, kończycie albo skończyliście studia, znacie się na czymś i być może właśnie tą dziedziną, na której się znacie, chcecie się dzielić, to wizerunek musi być spójny, bo nie kupię nigdy opowieści kogoś, kto po wpisaniu jego imienia i nazwiska w Google wyskoczy na przykład zdjęcie z imprezy, a on wcześniej mówi o trzeźwości czy o dobrym prowadzeniu samochodu. Więc moim zdaniem absolutnym kluczem i naprawdę najkrótszą puentą, jaką mógłbym wyjąć z paru lat mojej obecności w internecie, jest po prostu konsekwencja w trzymaniu się wizerunku, który sobie wybierzemy, co oczywiście nie jest proste. No i tak też lubi wyglądać bardzo często rzeczywistość internetowa, ponieważ w tym kreowaniu wizerunku ja widzę osobiście jedną minę. Tak naprawdę. To jest kreowanie wizerunku nad wyraz
swoich możliwości. Po prostu nie posiadając na przykład danej wiedzy, przynajmniej w zarysie, kreowanie się na social media guru, to jest moja ulubiona kategoria. Social media guru albo social media ninja, którzy przewijają się przez mój timeline facebookowy notorycznie, opowiadając o bardzo różnych ciekawostkach, a w rzeczywistości to po prostu są ludzie, którzy siedzą więcej niż przeciętni na Facebooku. W innych kategoriach podejrzewam, że to może wyglądać podobnie, tyle że ja nie jestem w stanie zweryfikować, nie wiem, kogoś zajmującego się medycyną, kto się tylko podkłada, a nie posiada faktycznie wiedzy. Ale idąc dalej. Pytanie, które bardzo często sobie zadawaliśmy, ponieważ na YouTubie to jest jedna z kluczowych rzeczy, czyli takie założenie, że jeżeli chcę robić program i chcę, żeby on był oglądany, to powinienem być sobą. I postanowiłem to tak ekstrapolować na całość aktywności internetowych i zadać wam to pytanie, na które szczerze mówiąc sam nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Czy lepiej jest być sobą w tym, co się robi, czy trochę przecząc takiej odpowiedzi, nawiążę do wcześniejszej części, właśnie kreować tą rzeczywistość. Bo z jednej strony YouTube akurat, bo trochę ciężko mi się też wypowiadać o innych gałęziach internetu, YouTube zakłada, że ludzie są popularni, ludzie stają się popularni przez to, że są sobą i tym właśnie ujmują całą część widowni szeroką, bo podoba im się po prostu dany twórca, czy też podoba się widzom obraz wykreowany przez tego twórcę. Chyba bardziej to tak matwałem niż właściwie to jest, ale wiecie, o co mi chodzi. To już powiedziałem przedwcześnie, jak już mówiłem. Przykład tworzenia wizerunku, mój chyba ulubiony, kojarzycie tego pana, to jest Stephen Colbert. Kojarzycie? Nie kojarzycie. To jest pan, który w Stanach Zjednoczonych tworzy taki program, nazywa się The Colbert Report, właściwie już go kończy, na Comedy Central. I to jest codzienny program, w którym on opowiada w zabawny sposób o bieżących wydarzeniach, głównie politycznych. Nawiązuje do bieżącej sytuacji politycznej w Stanach. I patrzeć sam program, ale on robi jedną fantastyczną rzecz, która jest najbardziej wyraźna moim zdaniem w jego przypadku. Zawsze kiedy siada za biurkiem, bo to jest program typu prezenter i biurko, zawsze kiedy siada za biurkiem, ma już przywdzianą maskę, bardzo charakterystyczną. On na samym początku każdego odcinka pozdrawia naród, ma takie bardzo, my powiedzielibyśmy, nacjonalistyczne obudowanie całego programu, taki wielki orzeł amerykański frunie w czołówce, jest wielka flaga cały czas za nim gdzieś tam powiewa w tle, są białe, są niebieskie i czerwone barwy cały czas. On mówi: witajcie narodzie. I takim bardzo megalomańskim stylem prowadzi cały program. Gdybym nie widział go nigdy poza programem, co do pewnego momentu wcale nie było takie proste, bo nie było zbyt wielu materiałów gdzieś w sieci krążących, kiedy on po prostu się wypowiada, nie będąc częścią programu The Colbert Report, to pomyślałbym, że gość taki jest w rzeczywistości. Okazuje się, że to jest jedna z najsłodszych, najbardziej skromnych, najmilszych osób, które w ogóle widziałem w mediach amerykańskich. On jest zupełnym zaprzeczeniem tego, kim jest w programie, bo tak mocno trzymał się konwencji, która oczywiście bardzo dobrze jest przyjęta, bo program jest oczywiście wielkim sukcesem Comedy Central. Ale jednak przez to, że on trzyma się takiej właśnie maski, która pewnie jednym się podoba, ale komuś innemu może się nie podobać, ma jedną bardzo fajną rzecz w zanadrzu, którą może zrobić i wydaje mi się, że ona jest bardzo istotna na przykład dla ludzi, którzy najpierw robią jeden program, a potem stwierdzają, że chcą zmienić swój wizerunek i robić inny program, bo tak. Może zrzucić tą maskę, co właśnie zrobił, bo ten program się kończy i może zacząć robić coś zupełnie innego pod inną maską, a w jego wypadku to będzie prowadzenie innego talk show, ponieważ dostał propozycję prowadzenia bardziej popularnego programu. To jest oczywiście bardziej z takiej rozrywkowej gałęzi przykład, natomiast też można go wziąć pod uwagę w kreowaniu wizerunku siebie w sieci, czyli permanentne założenie maski i jeżeli idzie o ten przekaz, który jest puszczany później w sieć, to trzymanie się go tak mocno, jak to tylko możliwe, żeby nie dało się właściwie zobaczyć, no poza znajomymi, pewnie najbliższymi na Facebooku i prawdziwymi, żeby tylko oni wiedzieli, jak to faktycznie wygląda, natomiast cała reszta miała pewien obraz, który jest przez nas wykreowany. To jest pytanie, które dostałem kiedyś
bodaj na Facebooku w wiadomości od jednego z widzów, który mnie zobaczył, jak jechałem samochodem i... Bo on mi to wszystko napisał. Zobaczył, że jechałem samochodem, było przejście dla pieszych, ja się zatrzymałem przed przejściem dla pieszych, a on przechodził właśnie tak, popatrzył w stronę samochodu, który się zatrzymał, zobaczył mnie za kierownicą, a ja siedziałem po prostu smutny i no jaki miałem być? Korki są, oczywiście, że byłem smutny. Napisał mi, Karol, czemu jesteś jakiś taki smutny, masz wyraz twarzy, jak smutny kutas. Bo wydaje mi się, i co jest fantastyczne w tym, że wydaje mi się, że w wielu przypadkach my nawet nie chcemy patrzeć poza pewną maskę czy pewną formę, która jest przedstawiana przez ludzi, których oglądamy. Wydaje mi się, zwłaszcza na YouTubie to jest adekwatny przykład, ponieważ nasi widzowie bardzo często byli zdziwieni, kiedy nas widzieli gdziekolwiek w prawdziwym świecie poza kamerą. Oni mówili, wow, wy się tak dużo nie uśmiechacie, jak jesteście nie w internecie, albo nie mówicie tak szybko, jak wtedy, kiedy jesteście w internecie. To jest zabawna rzecz, ale jednak kreowanie tego wizerunku przez to, my to robiliśmy w sposób montażowy, bo bardzo dynamicznie kroiliśmy nasze wideo, żeby było jak najszybsze, żeby było jak najbardziej dynamiczne, a przez to krótkie i w miarę fajnie się oglądało. I tak mocno to się wpoiło w świadomość naszych widzów, że po prostu w pewnym momencie niektórzy stwierdzali, że po zobaczeniu nas na żywo stwierdzali, że to w ogóle nie jesteście tacy fajni jak w internecie. W internecie jesteście naprawdę spoko, ale w rzeczywistości słabo. Bierzecie oddechy? Słabo. Ja wiem, że to są oczywiście trochę w takich przypadkach wypowiedzi na temat YouTube'a, to są po prostu bardzo często młodsi widzowie, którzy mają krótszy dystans do tych twórców, bardziej się potrafią, nie wiem, przywiązać czy zaprzyjaźnić, ale jednak coś w tym jest. I to też w nawiązaniu do Stephena Colberta, czyli twarz medialna to nie jest prawdziwa twarz i tak powinno być i to jest w ogóle fajne, bo to daje jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna moim zdaniem w jakiejkolwiek aktywności internetowej, co prawda nie dotyczącej może dzisiejszej prezentacji, ale jednak, kiedy się ma maskę, to dużo łatwiej sobie poradzić z wszelką krytyką, która spływa zawsze, przecież żyjemy w Polsce. Bo kiedy się ma maskę, to o tą maskę się większość krytyki rozbija. I to jest bardzo spoko. Kiedy włożymy prawdziwego, całego siebie w sieć, w ten przekaz, w ten nasz twór, czy to będzie blog, czy to będzie YouTube, czy to będzie cokolwiek innego, i potem usłyszymy krytykę pod swoim adresem i nie będzie żadnej bariery, która oddziela nas od powiedzmy, krytykantów internetowych, to wydaje mi się, że taki hejt czy konstruktywna krytyka, jak zwał, tak zwał, może zaboleć dużo bardziej. Ale kiedy się ma coś takiego, to można sobie z tym dużo, dużo łatwiej poradzić. I na koniec, ponieważ 18 minuta i bardzo jestem chętny na pytania z waszej strony już za chwilę, na koniec chciałem powiedzieć, że nawet stworzenie wizerunku kogoś takiego jak Radosław Kotarski, który w ciągu 3 lat bodaj od człowieka, który nie robił absolutnie niczego na YouTubie, zajmował się czymś kompletnie innym, stworzył program, teraz jak prawdopodobnie, jeżeli macie oczy i jeździcie ulicami różnych miast, to widzicie, że reklamuje bank, generalnie dobrze mu się wiedzie, jest zadowolony ze swojego życia, czyli da się to zrobić, nawet w wypadku osoby, która kiedyś wyglądała tak. Jestem bardzo otwarty na wasze pytania.